Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym piątkowym odcinku z Genshina. Jak widzicie, Genshin jest po prostu piękny. Pięknie, płynnie chodzi. A czego to jest sprawka? Ci, co mnie śledzą, orientują się, że od paru odcinków mówię, że w ciągu paru miesięcy nastąpi zmiana sprzętu. Okazało się, że ta zmiana sprzętu nastąpiła prędzej niż później przez moją spontaniczną decyzję zakupu komponentów i złożenia tego komputera. I chyba bez przedłużania zaczniemy odcinek. Pięknie wszystko chodzi. Aha, no i jeszcze kwestia mikrofonu. Niestety nie miałam czasu skonfigurować tego mikrofonu i tak dalej, więc może być trochę gorszy dźwięk. Aczkolwiek w przyszłych się to poprawi, jak już znajdę czas, żeby to wszystko skonfigurować, żeby wszystko było pięknie. A ja już zaczynam odcinek, bo mamy dzisiaj naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia. W poprzednim odcinku dostaliśmy Linette, więc dzisiaj się nią trochę zajmiemy, trochę ją dopieścimy, bo jak widać nie ma nawet 20 poziomu, nie ma żadnego mieczyka, nie ma artefaktów, więc troszeczkę, żeby jako tak obiła, dzisiaj ją ogarniemy i postaram się zwiększyć world level, robiąc tą ascensję. I możliwe, że rozpoczniemy sobie questa. Testowałam już w ogóle Wuthering Waves i chodzi mi po prostu jak masełko. A ci, co oglądali odcinki, to wiedzą, jak bardzo cierpiałam nagrywając. Więc mega się cieszę też, że będę mogła dla was nagrać Wuthering Waves. No i co, nakładamy sobie tej Linette, jakieś tam, jakieś artefakty, żeby po prostu były. Okej, nie wiem, na razie będzie coś takiego, totalny random. Myślę, że na początku gry to też nie przeszkadza. O, i możemy ją sobie ascendować, więc to zrobimy. No i mamy 40 poziom i możemy ją sobie teraz dać na 50. Chociaż w sumie to nie możemy, bo te rzeczy są chyba w Fontaine, co nie? Więc na razie Linette zostanie na 40. No i dobra, jak wygląda nasz team? Wygląda tak. I ja myślę, że w sumie możemy zaryzykować i spróbować zrobić tą ascensję. Kurde, odpaliłam sobie te fragmenty przed chwilą, co nagrałam. I strasznie dziwny jest ten mikrofon. Ja nie wiem, o co chodzi, czemu on jest taki dziwny. Więc bardzo was przepraszam za jakość audio w tym filmiku. Może to jeszcze w montażu co nieco poprawię. Ale straszne to jest, ja nie wiem czemu, naprawdę. Coś się zepsuło, ja nie wiem co. Też w ogóle mam Windows 11 i ciężko mi ogarnąć jeszcze jak ustawienia zmienić. I pewnie niektórzy z was zauważyli, że gram po japońsku, z japońskim dubbingiem. Więc tutaj mam dla was zagadkę, bo zaczęłam robić dla was nową serię, jestem w trakcie jej robienia, z Genshina. Jest to seria, w której buduję pewną postać. I możecie teraz w komentarzu zgadywać, dla jakiej postaci zmieniłam dubbing. Nie wiem, czy tutaj dać podpowiedź, czy to nie będzie już za proste, ale ta postać lubi się wspinać. I myślę, że tym właśnie wam odpowiedziałam, jaką postać używam do serii. I tak. I to jest właśnie powód, dlaczego zmieniłam dubbing na japoński. Okej, ja nie wiem, jak to zrobiłam. Ale nie trafiłam. O kurde, i już tam nie wejdę. Dobra. Czemu w każdym odcinku muszę jakiegoś potężnego faila zrobić? I przyznam, że ten japoński, ja naprawdę byłam przekonana, że angielski jest cudowny i w ogóle, że nie potrzebuję japońskiego, ale ten japoński daje jakiś taki klimat tej grze i jest on słodki, po prostu. I bardzo mi się podoba, więc myślę, że teraz sobie, ile, 3 lata gram w Genshina i przez 3 lata miałam Genshina po angielsku. Więc fajnie, fajna zmiana. Na razie ten dungeon wygląda tak samo, jak ten poprzedni. Zobaczymy teraz, bo teraz mamy ten przepotężny czerwony klucz. Kurde, ja sobie słucham tych fragmentów moich wypowiedzi właśnie w tym filmiku i ja mam jakieś echo nałożone na te słuchawki. Ja nie wiem, czy ten Windows 11 mi dał, kurde, jakiś efekt i ja nie wiem, jak go wyłączyć w ogóle, więc jeśli wiecie, jak to naprawić i może mieliście też taki problem, to możecie mi dać znać, bo ja na serio, kurde, nie wiem. Ale widzę, że tutaj właśnie pierwszą zmianę, że zamiast tego fatujca mamy Hilly Churle. Zgadza się, jest to prostsze na pewno. Więc tutaj widzę chyba pierwszą zmianę, o ile dobrze pamiętam. No też dawno nie robiłam tej ascencji, więc nie mogę powiedzieć na 100%. Powiem wam, że ta Linette jest potężna.
Przynajmniej na tym pierwszym levelu jakby. Jeszcze nie zbudowana. Nie gadajcie, że to jest tyle. Adventure Rank Ascension. To było tyle? Tylko też nie pamiętam, czy przy pierwszej właśnie ascensji też tak było, czy był ten boss, ten Electro Hypostasis, ta kostka Electro. Więc też możecie dać znać w komentarzu, czy tak było, czy to jest ta zmiana, że to jest takie proste. No dobra. Trochę się zawiodłam. Myślałam, że czeka nas coś więcej niż pokonanie paru chili czurli. Przy okazji, jeśli jesteście zainteresowani streamami albo live'ami, jak to woli, to prawdopodobnie niedługo będą się takie pojawiać. Sporadycznie, ale będą. Więc zachęcam was do subskrypcji kanału, żeby wam powiadomienia wyskakiwały. W opisie macie podanego mojego Twitcha, więc prawdopodobnie na Twitchu też będę coś tam pykała. Możliwe, że jakieś Fortnite, jakieś inne gierki pójdą, więc jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do obserwacji, bo teraz z nowym kompem otworzyło mi się wiele możliwości i robimy sobie questa. Jesteśmy w questie w Liwe, ja wam może pokażę, bo może niektórzy nie byli na poprzednim odcinku, ale skończyliśmy akt pierwszy i teraz robimy akt drugi, chapteru pierwszego w Liwe. I pierwsze co, to ja oczywiście pójdę okraść bank. Tak, mamy dość sporo mory, a mora się przyda zawsze i wszędzie. Szkoda, że nie ma opcji dołączenia do fatujców. Koos-sama, ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。No i w tym momencie po raz pierwszy poznajemy dziadykę Żongliego. I aż mi się przypomina mój pierwszy raz, kiedy go spotkałam. Poleciał potężny simp, jak go tylko zobaczyłam. A kiedy go usłyszałam w angielskiej wersji, to już w ogóle byłam jego. I teraz mam okazję usłyszeć go, jak brzmi po japońsku. I wcale jakoś specjalnie nie odbiega, aczkolwiek uważam, że angielski jest lepszy. Jest bardziej taki głębszy, taki zaskakujący. Ale ten też nie jest zły. Nie no, naprawdę, jeśli na starcie gry nie simpowaliście do Żongliego, to ja nie wiem, jakim człowiekiem wy jesteście. No spójrzcie w ogóle, jak on stoi. Ale Paimon w wersji japońskiej da się słuchać. I jest ona taka słodziutka. Nie wiem, mnie zawsze cringe'uje, jak po angielsku albo w jakimś innym języku ktoś próbuje naśladować jakiś właśnie taki kawaii głos japoński. I zawsze mnie to cringe'uje, po prostu, no nie wiem, chyba nigdy nie usłyszałam, żeby ktoś to dobrze zrobił w innej wersji językowej niż załóżmy koreański, chiński, japoński. Lub jakieś inne azjatyckie. Po prostu mi się to gryzie. Nie wiem, czy to jest kwestia wypowiadanych właśnie sylab, czy co, ale zawsze mnie to cringe'uje. Nie wiem, jak dobra osoba by musiała być w dubbingu, żeby mnie nie scringe'ować przy takim czymś. Myślę, że to mnie tak cringe'uje przez to, jak słowa są wypowiadane po prostu w danym języku, bo no te azjatyckie, one są podobne do siebie, mają podobne właśnie te wyrazy, może też nie wyrazy, ale te samogłoski, głoski, inne brzmienie mają. I może dlatego to tak nie cringe'uje, a te słowiańskie, no to mają inne brzmienie i to też może po prostu brzmieć jak jakaś nieudolna próba mówienia jak dziecko. Jezu, ale ta gra jest piękna, ja się tak cieszę w ogóle. Tak bardzo się cieszę, że już nie będą was boleć oczy przez FPS-y i to, że zacina. I możecie w ogóle zobaczyć Genshina na moim kanale w wysokich ustawieniach, a nie najniższych. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda mój kompik, to wstawiłam na zakładce społeczność, którą też możecie śledzić, bo często też dodaję. Kurde, musimy Amber wziąć. Dobra, ale często też dodaję jakieś tam ankiety czy coś tam, więc wpadajcie też na zakładkę społeczność na moim kanale. No i dodałam tam zdjęcie właśnie, jak wygląda mój kompik, więc jak jesteście ciekawi, to możecie zobaczyć. Kurde, o co chodzi? Mam użyć pyro. O, dobra. Okej, nie nagrała mi się cutscenka, ale jesteśmy aktualnie w Tipocie. Panny Madame Pink. Uważam, że quest Bliwe jest bardzo nudny. W sensie bardziej jest przegadany niż rzeczywiście ciekawy. No, także muszę trochę
pocierpieć, poskipować z dialogów, ale warto. Na końcu questa Liły jest fajny boss, w sumie, który nie zestarzał się jakoś dramatycznie względem nowych bossów. Mam na myśli Childa. Myślę, że do tej pory boss Child Tartaglia jest spoko bossem. Może przez to, że wiem, jaki boss mnie czeka, to fabuła wydaje się nudna. Albo może wydaje się nudna, bo już ją znam, no szczerze to nie wiem. No i dobra, zrobiłam całego dungeona. Wypuść mnie stąd, już nie chcę tu być. Tutaj też śmiesznie wygląda ten znaczek z zalaty. Pamiętam też pierwszy raz, jak zobaczyłam Chichi. No nie wiem. Było to dla mnie wielką komedią, że jest taka niziutka. Nie no, urocza jest Chichi. Bardzo lubię Chichi. I wiecie co? Przez 3 lata bardzo chciałam ją dostać ze standard banneru, albo ją chociażby przegrać. W sensie przegrać na nią. I miałam wszystkie postacie do tej pory. Oprócz Chichi. I ostatnio chyba przegrałam właśnie na nią jakąś tam postać chciałam i przegrałam na nią 50-50. I nawet nie wiecie, jak się cieszę, że w końcu ją mam, tylko że już jej nie potrzebuję w teamie, bo mam lepszych healerów. Tak czy inaczej, cieszę się, że mam ją w swojej kolekcji w końcu. 3 lata na to czekałam. A moja irytacja, że nie dostaję tej Chichi, potęgowała się za każdym razem, kiedy dostawałam Diluca. Bo niektórzy z was może wiedzą, albo i nie, ale teraz to powiem. Na moim głównym koncie mam C5 Diluc, będąc free to play. Każda przegrana 50-50 leciała dla Diluca. Ja Dilukiem kurde nie gram. Uważam, że jest chyba najgorszą postacią ze standard banneru. Ja naprawdę bym nie pogardziła Chichi, nie pogardziłabym przede wszystkim, nie pogardziłabym Mono, nie pogardziłabym Catching. Albo nawet Dion, bo Di nie mam. Ale przez te 3 lata przegrywać 50-50 to jest naprawdę chyba zaprogramowane w tej grze, żeby wkurzać graczy jedną i tą samą postacią. Moją klątwą jest Diluc.